Na ostatniej sesji Rady Gminy Dębica radni przyznali środki finansowe na budowę sali gimnastycznej w Gumniskach. To jedyne sołectwo, gdzie nie ma hali sportowej z prawdziwego zdarzenia. Hala sportowa będzie rozbudowywana przy istniejącym budynku. Są plusy i minusy, bo blisko szkoły bezpośrednio, a z drugiej strony zburzenie istniejącej sali zastępczej, jak i również domu nauczyciela. I właśnie dzisiaj między innymi przyznawaliśmy środki na adaptację byłego już ośrodka zdrowia i mieszkaniówki, właśnie żeby przenieść tych nauczycieli, którzy mieszkali w tym domu nauczyciela. I to przewidujemy około 400 tysięcy złotych. Zakończymy po prostu w przyszłym roku. Projekt na rozbudowę sali gimnastycznej jest przygotowywany i w przyszłym roku zostanie przyjęty. Tylko przypomnę, ona miała być pierwsza niż w Puszkowie, to tak chcę powiedzieć. Tak to wynikało z harmonogramu, ale tak jak niedawno przecież oddawaliśmy budynek wielofunkcyjny, ludzie są zadowoleni i ja myślę, że tak samo będą zadowoleni i mieszkańcy, zwłaszcza młodzież. Nie tylko ta, która będzie chodzić do szkoły podstawowej, ale i ta poza szkoła. Mankamentem będzie, że uczniowie w szkole w Gumniskach nie będą mieli na czas budowy hali sportowej. W pobliżu jest boisko Orlik, ale w okresie jesienno-zimowym będą musieli ćwiczyć na korytarzu.